25 stycznia 2024 roku. A dzisiaj jakoś nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wyjść o takiej dziwnej porze. Ale na moim osiedlu za chwilę pojawi się księżyc niesamowity. Jestem w moim sadku, który widzę z mojego okna z 9 piętra. A tam mój bloczek, proszę bardzo, co za sceneria. No tak, zwyczajne blokowisko. Ale głównie przyszłam tutaj z jednego powodu. Od paru dni nie nagrywam moich filmików, od których jestem uzależniona. Znowu nie udało mi się iść na skraj mojego lasu. No i tak dalej, i tak dalej. Najpierw wyjazd, potem to, potem tamto. No i o! No to jestem sobie tutaj. Spacerujących z pieskami. No, trochę jest tych ludzi tutaj. Ale może udam się do mądrości, które są teraz jeszcze w mojej głowie, przekazać. Właśnie pojawia się księżyc za chmur. A, piękna sceneria. A tytuł moich rozważań dzisiejszych wieczornych po swojemu. Przyłapałam się nie tak dawno na pewnej mojej skłonności do uzdrawiania wszystkich wokół. Do przekazywania nie dość, że mądrości moich, które przekazuję przecież spacerując po lasku, to jeszcze kto mi tylko wpadnie w ręce, to bym chciała go suplementować, przerzucać na sposób jedzenia taki, jakim ja się posługuję, który jest najlepszy, jedyny w swoim rodzaju. I nie wyobrażam sobie, żeby mógł być lepszy. Przyłapałam się na tym wielokrotnie, a protesty, które ewentualnie ktoś mógłby jakieś zgłaszać na ten temat, to po prostu są przeze mnie kwitowane w jeden sposób. Też, no naprawdę, żeby się tak nie chcieć zastanowić chwilę nad tym, że dla zdrowia to najlepsze jest to, albo najlepsze jest tamto i tak dalej, tak dalej. Po prostu zwyczajna pycha przeze mnie przemawia. Zupełnie tak, jakbym miała jedyny, najlepszy sposób i receptę na wszystkie bolączki tego świata. Ale na szczęście od czasu do czasu pojawiają się wydarzenia, które pozwalają człowiekowi stwierdzić, że nie ma racji, że po swojemu, że każdy jest inny. I to, co jest cudowne dla mnie, i takie wspaniałe, i takie skuteczne, i takie dla mojej zdrowotności nie do przecenienia, wcale nie musi takie być dla drugiej osoby. A czasami wręcz przeciwnie. A czasami może się okazać wcale niepotrzebne. I powiem szczerze, że to jest niesamowita refleksja, która nie tak dawno do mnie przyszła i z wielką radością odkrywam, że trzeba pozwolić każdemu robić po swojemu. Jeżeli ktoś odżywia się tak i tak i w taki czy inny sposób służy mu to gorzej, lepiej, ale to jest jego sposób, po swojemu, robi po swojemu. Może oczywiście skorzystać z tych zbawiennych rad, moich czy innych, zasięgniętych skądś tam, ale to nie oznacza, że wszystkie są dla niego najlepsze, że... No będę się teraz plątać, kręci w kółko. Nie, no o co chodzi? Że po swojemu, że wypijanie 2-3 litrów wody może nie jest dla każdego cudowne, zbawienne. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, jak ludzie żyli wcześniej, pijąc tylko wtedy, kiedy im się chciało pić.
jedzenie o takiej czy innej godzinie, albo jedzenie takich czy innych rzeczy. No a co się dzieje, kiedy ktoś je? Wtedy, kiedy jest głodny, albo wtedy je to, na co ma ochotę i nigdy nie inaczej. Niesamowite to jest, bo robi po swojemu. I bywa wcale nierzadko, że dobrze na tym wychodzi. Że nic takiego się nie dzieje. Co by było takie niekorzystne i takie zabójcze. No chichotam naprawdę, kiedy ktoś nie przestrzegający tych reguł cudownych, których ja tak się wyuczyłam i takie przestrzegam, i takich przestrzegam. Ale piękna ta jabłoń tutaj w świetle tego osiedlowego wieczoru. A zrobimy zaraz zdjęcie. Wcale nie przestrzega tych reguł i wyniki jego badań są znakomite albo bardzo dobre. Jest zygu marcheweczka i okazuje się, że co? O, można by wtedy powiedzieć, no, taki hop do przodu. Nie wiadomo jeszcze, jak ten ktoś na tym wyjdzie, że tak nie pilnuje tych cudownych reguł, które każą to albo tamto. Po swojemu. I trzeba naprawdę pozwolić, żeby każdy robił po swojemu, żeby jego organizm odpowiadał, co jest dla niego dobre. Może dzisiejszy współczesny człowiek nie do końca zatracił te wszystkie mądrości, które w sobie mamy, które nam podpowiadają, jak się kierować w odżywianiu, w oddychaniu, w relaksowaniu i tak dalej, a jaki piękny księżyc osiedlowy. No i okaże się, jak ten wiatr mnie tak do końca nie zagłuszy, że może coś z tego filmiku będzie. Bardzo chciałam wyartykułować to po swojemu dzisiaj, że postanowiłam udać się na ten maleńki, króciutki spacerek w świetle. Się zadziwić. No nic to. Taka refleksja mnie dzisiaj naszła i wydaje mi się, że nie ma się co czarować. Że naprawdę warto zaufać. Nie zawsze. Może nie w każdym celu. Co ma do powiedzenia nasz organizm, nasze ciało. Ale piękny. Cudny księżyc. O, dzięki. Gdy chłopak zobaczył, że nagrywa księżyc i przykucnął. No ludzie. No dobrze. To tyle chyba w tej materii, więcej się nie wykażę tu mądrościami moimi. Ale tak mnie ucieszyło dzisiaj, że po prostu dobrze jest odpuścić, nie dziwić się, że ktoś inaczej, że ktoś po swojemu po prostu ma odwagę robić po swojemu. I wcale nie musi podporządkowywać się i ryzykuje. No to co? Ale jeśli to robi z radością i przekonaniem, że
że robi po swojemu. To tak sobie myślę, że wtedy ta zdrowotność wcale nie jest taka zagrożona. Bo jeżeli przymuszamy się do tych cudownych reguł, do tego wszystkiego, do tych czasami czegoś, co po prostu nas męczy, to tak sobie myślę, że mogą być mniejsze korzyści z tego wszystkiego. Ale księżyc dzisiaj pełnia. Bo ciekawe, jak się będzie dzisiaj spało. Ale pięknie. Przecudnie. No i tyle. Trzeba pozwolić, żeby każdy robił po swojemu. Szanować to i nie robić lekceważącego się. Jaki głupi, jaka głupia. To nie wie, że to, że tamto, że to takie szkodliwe, że to w ogóle ho-ho. Nie, nie ma się co przemądrzeć. Nie wszystko jest tak samo dobre dla każdego. No i tyle. Taki mój wniosek. No dobra. Mój pierwszy filmik nagrany w osiedlu, w otoczeniu bloków świateł. Och, jak pięknie wygląda ta stara jabłonia. Na rękach radosnego, spokojnego wieczoru. I taka refleksja prosta.